W czwartek 10 grudnia w Spółdzielczym Domu Kultury w Dzierżoniowie odbył się konkurs piosenki patriotycznej i wojskowej. To już 6. edycja konkursu piosenki patriotycznej i wojskowej poświęconej pamięci pułkownika Waleriana Tewzadze. W tym roku jest to fragment jakby obchodów 30. rocznicy śmierci pułkownika Tewzadze. W konkursie udział wzięła młodzież szkolna z powiatu dzierżoniowskiego. Po raz kolejny występują wykonawcy praktycznie z całego powiatu. Z Dzierżoniowa, Bielawy, Pieszyc, Piławy Górnej, a także spoza tych miejscowości. Jak zawsze koncert, konkurs bardzo emocjonalny, ponieważ rzeczywiście te interpretacje dziecięce czasami poważnych bardzo, czasami trochę mniej poważnych piosenek robi naprawdę duże wrażenie. Konkurs adresowany właśnie do tej młodzieży, która chcielibyśmy, żeby to, co śpiewa, rzeczywiście śpiewała z serca i tak uważam, że tak jest. Kiedy dzisiaj oglądam te dzieci, to naprawdę widać, że potrafią zaśpiewać i wiedzą, o czym śpiewają, dlatego to bardzo budujące. Pomimo iż piosenki patriotyczne nie należą do łatwego repertuaru, to i tak z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie. Zainteresowanie jest całkiem spore, bo zwykle jest to od 20 do 30 wykonawców. Również tym razem taką mamy właśnie frekwencję. No i tak jak mówiłem, to cieszy, bo staramy się jakoś zaszczepiać tę piosenkę, a także patriotyzm właśnie wśród tych młodych Polaków i Polek. Wydaje mi się, że robimy to skutecznie. Dowód na to, że to już po raz 6 i dowód na to, że każdego roku jest tych wykonawców nawet więcej. Konkurs ma na celu nie tylko wyłonienie najlepszej interpretacji, ale również zaszczepienie w młodych ludziach ducha patriotyzmu i dumy narodowej. Los cię rzuci gdzieś w daleki świat, gdy zrobisz szczęście swe. Poznasz życia smak, zatęsknisz do rodzinnych stron i wrócisz tu, wrócisz gdzie twój dom, powrócisz tu. Gdzie klucze?
szukać swoich.